Siemano ludziska, trochę się zmieniło od ostatniego razu. Jak widzicie, więźwa dachowa gotowa. A co dzisiaj przyszło? Dzisiaj mamy na plusie. Jak widać, jest na plusie. Trochę mży, ale pół biedy. Już naprawdę tragedii nie będziemy robić. I muszę dzisiaj, koniecznie dzisiaj muszę wymurować pierwszą warstwę ściany szczytowej. Tutaj. I tu, tu i z drugiej strony. Dlaczego koniecznie dzisiaj? Bo dzisiaj jest dodatnia temperatura przez więcej niż 10 godzin. Tutaj mam fragment ścinanych desek, więc akurat mam przymiar, jeżeli chodzi o kąt, jaki trzeba zrobić. Bardzo wygodne rozwiązanie. Po prostu idziemy do tego, co zostało z więźwy i sprawdzamy. Nie trzeba się bawić, cudować w mierzenie kątów. Konia z rzędem temu, kto mi wyjaśni, jak używać taki kątomierz. Kupiłem za 6 zł w Biroju i jestem chyba zbyt tępy. Jak ja mam to przyłożyć, żeby to dobrze pokazywało? Bo tutaj jest odległość, tu nie wiem, za głupi chyba na to jestem. Naprawdę jestem za głupi na to, więc jak ktoś mi wyjaśni, jak tego używać, to bardzo chętnie. Teraz natomiast trzeba rozrobić zaprawy. Jako że nie chcę już mi się betoniarki uruchamiać, no to już jest przesada na takie coś. Będę robił to w kasterce, w której wlejemy trochę wody. Najważniejszy dodatek, czyli zimomur, czyli coś, co pozwala nam na murowanie w temperaturze minus 8 stopni itp. itd. Tu mamy przymiar, jeżeli chodzi o ilość, jakiej będziemy używać. To jest do 8 stopni. Ogólnie ważne jest, żeby temperatura od zastosowania dodatku przez 8 godzin nie spadła poniżej 5 stopni się zaleca. Ogólnie prawie całe takie, taki prawie cały pojemnik. On przecieka, ja wiem. O. I to wystarczy na dużo więcej nawet niż tu jest. O. O, chodźże tu. Teraz mamy nasze mieszadełko, żeby trochę opukać, jeżeli coś odpadnie. Mieszamy. To jest taka sama sytuacja jak przy betoniarce, czyli zależy nam na pianie. Co ja zrobię? Nie w tą stronę. Mamy piankę, teraz piasek. Będę sobie robił proporcje w wiaderkach, więc dlatego piasek jest ten w tej formie dostarczony, że tak powiem. A więc 3 wiaderka piachu później, znaczy łącznie 3 wiaderka, mniej więcej 3/4 wiaderka cementu, trochę wody i taki mamy oto efekt. No i co? Wymurować muszę to i tamto, to jest najważniejsze w tej chwili. Tutaj mamy zaznaczone ładnie na krokwiach, znaczy na murłacie. Skrajnie, więc zaraz sobie tutaj wbiję gwoździk, tu zaczepię sznurek, rozciągnę, bo muszę zejść po gwoździki oczywiście, bo pamięć nie ta. Muszę przyciąć pierwsze bloczki, które tu będą do wklejenia, tak, czyli tam pierwsze trzeba przyciąć. Zaraz będzie trzeba zaznaczyć wysokość tutaj i uciąć, więc stanę zaraz do ucięcia. No i potem trzeba wymurować tutaj bloczki. I tyle tak naprawdę, żadna filozofia. Jeszcze pójdę po niwelator zaraz.
sobie niwelator rozłożyć i mieć kontrolę nad tym, że z tamtej i z tej strony jest na tej samej wysokości, więc gdzieś tutaj on musiał niwelator postawić, żeby sięgnęło tu i tu. Więc to za chwilę ogarnę i do Was wrócę. Pora teraz wyciąć bloczek. Jak tutaj mamy 13,5, 13,5. Sorry, że się zdyszałem, ale targałem kasterkę. Może wezmę jakiś ładniejszy bloczek. Może iść ten. Albo ten, to jest 500, więc będzie łatwiej się cięło. Dalej ściana będzie wykonywana z 600, która mi jeszcze została. Oj. A więc od tej strony będziemy mierzyć. A tu jest pióro wpust. Więc było 13,5. To zróbmy 13,5. 13,5 i 13,5. Dobra, ważna kątownika znaczyć. Dobra. Mamy 13,5, coś trochę krzywo wyszło. Jeszcze można przyłożyć poziomnicę, dłuższy kawałek. No tu trochę uciekło. Dobra, jest 13,5. I teraz tak jak mówiłem, mamy tutaj idealny kąt, który tutaj jest dachu. I można to przyłożyć, bo tu mamy właśnie datę, o 13,5 zaznaczyłem, bo to jest początek, więc przyłożymy sobie teraz tutaj na równo nasz element i zaznaczymy skos. No trochę źle. Ma być tu na samym początku, więc trochę źle zaznaczyłem, przepraszam. Myślę, że w ogóle widać. A więc nagadałem się i w ogóle o cięciu itp. itd., o mierzeniu, o kątach i w ogóle. A potem przyszła rzeczywistość i obudziłem się z ręką w nocniku, czyli tak naprawdę nic nie musimy wycinać w tym bloczku. Już Wam tłumaczę dlaczego. Ściana szczytowa ma być wymurowana do dolnej krawędzi krokwi. Do dolnej, maksymalnie dolnej, może iść troszeczkę niżej, ale nie wyżej. Mianowicie chodzi o to, że jak przyjdzie tutaj natrysk pianą, to tu będzie izolacja zewnętrzna, czyli styropian. I tutaj byłby mostek termiczny, więc żeby go nie było, to piana zostanie tu wstrzyknięta, żeby tu się rozprężyła i połączyła się ze styropianem na zewnątrz. Ale oprócz tego trzeba odsunąć tutaj, przynajmniej tak mi się wydaje, jak widzicie. Tutaj odsunąłem bloczek. Dlaczego to zrobiłem? Jeżeli dosuniemy bloczek do tego, to w tym miejscu nie będzie izolacji. Żadnej. Bo od zewnątrz murowaty jako takiej się nie ociepla. No i tutaj byłoby miejsce, gdzie przemarzał narożnik. Więc żeby to uniemożliwić, właśnie dlatego odsunąłem to o 5 cm. I albo tu będzie włożony styrodur, albo właśnie będzie przyknięta piana. Pewnie styrodur włożę w klej, ale to jeszcze nieważne, ale chodzi o to, żeby to odsunąć. No i teraz, w momencie, kiedy tutaj nałożymy pianę, żeby to nałożymy zaprawę, żeby to osadzić, wyrównać, no to przynajmniej centymetr zaprawy tu będzie. Poziomnica ma 2 cm, więc możemy sobie zobaczyć, że w tej chwili wchodzi poziomnica bez problemu. I właśnie dlatego tak to zrobimy. Ale to widzicie, to jakby wyszło w tej chwili w praniu. Ja tego nie planowałem. Wiedza nabyta. Szczerze, mało jest informacji, albo ja nie zauważyłem, gdzie ja to położyłem. Przyniosłem, nie wiem, gdzie położyłem zmiotkę. Słuchaj, tu jestem ogarnięty jak... No, nieważne. Mało jest informacji na temat murowania samych szczytów. Ja przynajmniej takich nie znalazłem. Tak samo jak i informacji na temat tego, jak wyznaczyć szczyt na zasadzie takiej, żeby wyznaczyć skosy. Był taki kanał Tomasza R. na YouTubie, ale co, nie wiem, co u niego się dzieje, że u niego filmy się pojawiają, znikają, jakby, nie wiem, kasował je, albo ktoś mu kasował, no nieważne. Pojawiają się i znikają te filmy i nie było tego o wyznaczeniu skosu, no więc ja musiałem znaleźć sobie inną metodę. Jak widzicie, znalazłem tak, jak Wam mówiłem, czyli z kawałka odciętego tam i to będzie jakby wykonane. Teraz trzeba odkurzyć tutaj.
aby było czysto. Jeszcze będę musiał pójść po bloczki, tak jak mówiłem, ściana będzie murowana z 600, żeby się pozbyć jej. Więc tu będzie 600, ale może pierwszą warstwę na... No nieważne. Dobrze, że mieszałem to tutaj na dole, żebym tyle zaprawy zrobił, że nie byłbym w stanie tego przynieść. Dobra. Nigdy nie lubię murować na zaprawę cementową. To jak ktoś ogląda moje filmy, to wie, że nigdy tego nie lubiłem, nie lubię i chyba nigdy nie polubię. Więc to tak w formie ciekawostki, jakby się ktoś zastanawiał, czemu mi to idzie tak niezdarnie. Ja wiem, że mi idzie to niezdarnie, jakby się z tym nie kryje. Sznureczek rozciągnięty, do sznureczka murujemy. Dobra. Teraz tak, tym w tamtą stronę, tak jak mówiłem wcześniej. Najpierw to tylko oprzeć, przesunąć. I teraz tak, mamy młoteczek i mamy metrówkę gdzieś w pierwszej kolejności. Odsuńmy sobie te 5 cm, co by nie było. Dobra, jest jako tako. Teraz można ustabilizować bloczek. Widać, że trochę za dużo zaprawy dałem. Ale to wypuka się. Najpierw poziom, a to najważniejsze. Osobiście nie lubię na zaprawie cementowej pracować. Trochę za wysoko. Za dużo zaprawy dałem. Trzeba się jej pozbyć. A najłatwiejszym sposobem jest ją po prostu wybić. Ktoś powie, że warunki kiepskie do murowania. No kiepskie, ale na pograniczu tego, że można murować. A to było jakby dosyć ważne, że można było murować, bo... No bo musimy to wymurować, no nie oszukujmy się. Prawie do sznurka, tak żeby nie dotykało. Można teraz posprawdzać, jak to wygląda. Widzimy, w którą stronę ucieka. Teraz tutaj, żeby nie było. Być równiutko. Po długości trochę do tyłu ucieka. Dobra, jeszcze raz kontrola tutaj. Jest dobrze. Jest dobrze, więc jeżeli o to chodzi, to mamy git. Teraz zbierzmy jeszcze nadmiar zaprawy. Teraz jest to łatwo zrobić. Dobra. No i co? Teraz można zobaczyć, jak to wyszło, jeżeli chodzi... A, jeszcze odległość. Sprawdźmy jeszcze raz odległość. 6 cm. Prawie 6. Sprawdźmy, jak to wygląda w ten sposób. Czyli można wyrównać do 6 i będzie bardzo ładnie. Czyli z tej strony bloczek trzeba puknąć tak, aby był odmurłaty, oddalony o 6 cm. Jest 6. Tu też jest 6. Też jest 6. I tak byśmy to zostawili. Przy czym jeszcze tutaj trzeba sznurek spojrzeć, czy nam gdzieś nie uciekło. Sznurek. Do sznurka jest git. No i dobra. Udało się wymurować pierwszy bloczek.
mówię, nie lubię tego robić, nie umiem tego robić, nie nauczyłem się cały czas, więc jak ktoś uważa, że robi źle, no to przepraszam go bardzo, ale inaczej nie umiem. Tutaj trzeba odciąć to, żeby potem było łatwo się tego pozbyć. Więc potem się to po prostu zabierze, jak wyschnie. Nie umiem tego robić, nie będę tego robił jakoś specjalnie długo. Może zostanie tylko moja chałupa do wybudowania, może trochę szwagrowi pomogę. Nie będziecie musieli na to jakoś specjalnie patrzeć. Że trochę przesucha zaprawa. Ale myślę, że i tak się złapie. Dobra, tam mamy pyrowpust. Dobra. To z poziomem trochę uciekło. Może trochę niżej. Strasznie kruchy to materiał, jeżeli chodzi o ten beton komórkowy w odmianie 500 w porównaniu do 600, którą tłukłem jak głupi, nic jej się nie działo. Dobra. Jak to tutaj wygląda? Dobrze. Tam widać jak uciekł wieniec, ale jakby się ktoś zastanawiał, jak przeniosę poziomy na tamtą stronę, a to stoi niwelator laserowy. Jak ktoś ogląda moje filmy od dłuższego czasu, to wie, że był bardzo mocno wykorzystywany ten niwelator przy budowie płyty fundamentowej. Cała płyta jest wyrównana tym niwelatorem. Tak jak na filmie widzieliście, jak Zbyszek murował pierwszą warstwę tutaj na wieńcu, to on akurat używał niwelatora optycznego. No dobre rozwiązanie, tak samo skuteczne jak laserowy, tylko jest jedna różnica. Potrzebne są dwie osoby, a jak się robi samemu, no to łatwiej w ten sposób niż zawsze prosić drugą osobę. Więc jak się robi samemu, to się szuka rozwiązań, które umożliwiają pracę samemu. Dobra. Dobra. Faktycznie trochę wody do zaprawy dużo zmienia. Teraz się robi o wiele łatwiej, więc polecam czasem zwiększyć ilość wody. Jak to wygląda tu? Oczko. Dobra, można sprawdzać na zamkach, naprawdę materiał równy. Jak są zamki dobrze, no to w 95% wszystko jest dobrze. Dobra, jest git. Mówię, to będę uzupełniał za chwilę.
Na razie dla mnie najważniejsze jest to wymurować do końca tutaj. Jak to wymurujemy, tutaj dociąć bloczek, wymurować. Tego nie murujemy, bo tu będzie piana, iść na tamtą stronę i potem to samo zrobić tam. Tak, czyli wymurować tam też to wszystko. I to jest jakby cel na dziś, cel minimum. Muszę robić, póki pogoda pozwala, bo naprawdę jest na plusie. Trzeba to robić, mamy godzinę 11. Więc jak przez 8 godzin musi być to na plusie, to będzie akurat. Dlatego trzeba to działać jakby z tematem. Wbrew pozorom tej zaprawy jest trochę schodzi. Więc to nie jest takie, że hop siup. Taka sterka to mi nie wiem, czy wystarczy na obydwie strony, ale dorobimy. Człowiek wie już jak, jakie proporcje sobie dobrać do mieszadła. Jedzie to dużo sprawniej. Teraz to zaraz też wody doleję. Obłupany będzie do odcięcia. Mam tyle tego towaru, że nie muszę murować ściany z obłupanych. Dobra. No i znowu bach postawiony. Akurat sporo zaprawy do wybicia. Dobra. Tu je git. Jak tu mamy? Jest też super. I tu też. Teraz sprawdzić do sznura. Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super! Naprawdę, strasznie się kruszy 500. W porównaniu, tak jak ja mam doświadczenie z 600, która w ogóle się nie kruszyła. Dobra, trochę trzeba dolać do siwaksu. Poniosę tam. Jeżeli chodzi o sam dach, no to chłopaki w 2 dni się uwinęli z dachem. Więc przyjechali w poniedziałek, we wtorek koło 13 było po robocie. Więc naprawdę ładnie. Był też kierownik budowy wczoraj. Odebrał. Więc jest wszystko w najlepszym porządku. Będzie tu trzeba przyciąć, ale też przycinać będę później. Najpierw pójdę tam też robić, tak żeby z dwóch stron pełne, a docinki później robić. Dobra. No i znowu. Cały. Ktoś się zapyta, czemu w takim razie wziąłem 500 na murowanie szczytów, a nie 600? Z prostego względu. Łatwość obróbki. Bo nie ma co oszukiwać. Obróbka 600 to jest po prostu masakra. Widzicie, jak się męczę przy drzwiach, że to wszystko podocinać. Więc teraz sobie wyobraźcie, że całe szczyty musicie tak obrabiać, docinać. Więc żeby
chłopakom ułatwić, albo i mi, bo zobaczymy co, kto w końcu będzie murował, bo chłopaki mają zajęte, a ja w tej chwili jak to wymuruję, już będę mógł lecieć na pianę, więc możliwe, że już nawet jutro, ale mam gluty, możliwe, że już nawet jutro będę leciał na pianę, tak? Chyba, że pogoda pozwoli, zobaczymy ile będzie stopni. Jak pogoda pozwoli, to chciałem komin pociągnąć do góry. Tutaj mamy kominek. Chciałem wyciągnąć go chociaż nad połać dachu. Więc zobaczymy. Po prostu przełożę sobie z rusztowaniem, będę wlatał w koło. Bo tu już tylko tak naprawdę zostaje cement, pustak, wkładka i tak do góry. Więc żeby było łatwo, szybko i przyjemnie, no to myślę nad tym, żeby to jutro zrobić, bo ma być powyżej 5 stopni. A do zarówno kitu kwasoodpornego, jak i tego kitu Schneidla, który ja wam pokazywałem, że używam, to zarówno jeden, jak i drugi wymaga temperatury dodatniej, w sensie przynajmniej 5 stopni. Więc trzeba to jakby uwzględnić. Dobra. Niby nie muszę tego robić, bo to nic nie zmienia, jeżeli chodzi o wytrzymałość spoiny, ale aspekt wizualny, jak ktoś powie, to się liczy. Przynajmniej dla mnie. Jakby się nie liczył. To by mnie nie równał wieńca. A jak głupi, równałem. Dobra, jedziemy na drugą stronę. Nie będę tego nosił, bo jeszcze mnie nie pogrzało. Szanuję swoje plecy. Więc znowu bierzemy majstra jednego, majstra drugiego, trzeciego. I teraz użyjemy deseczki, która budowała ze mną płytę fundamentową. Jeżeli ktoś oglądał te starsze filmy, albo filmy z początku kanału, gdzie tak naprawdę stąd się wziął pomysł na cały kanał, czyli płyta fundamentowa, bo nikt jakby w ten sposób jej nie robił na polskim YouTubie. Zamiećmy to. W pierwszej chwili miałem zwarcie, że wlezła gdzie izolacja przeciwwodna. Dobra, no jak ktoś widział, to zna tą deskę, więc wie co to jest za deska. Nie wiem, gdzie jest laser. Dobra, znalazłem laser. Trzeba to przenieść tu. Dobra. Trzeba wypójść tu. Tytuł. Dobra, bateria już zdycha, więc wyłączę to, bo to chodzi o to, żeby przenieść tylko pomiar. Mam nadzieję, że w ogóle tutaj wystarczy tego lasera. Dobra, będę się martwił za chwilę, jak nie wystarczy. No, ale teraz wodę można wziąć. Kropić przestało, bardzo ładnie. Będzie lepiej zaprawa schła. Więc troszeczkę wody. Tak jak sobie dawałem. Weźmy sobie trochę zaprawy z tamtej strony. I znowu wymieszać. Będzie akurat na bloczek. Teraz niby na lewą rękę, ale nie najlepsze w moim wykonaniu. Jestem praworęczny, na lewą rękę całkowicie mi nie idzie.
Można powiedzieć, że tylko w pracy potrafię używać lewej ręki, ale to w pracy wykonuję, to tajemnica zawodowa. Dobra, tu widać mało trochę. Załóżmy. Chociaż tyle dobrze, że nie wieje. Więc pod tym względem jest git, bo nie wieje. Jakby wiało, to już w ogóle by się tu wytrzymać nie dało. Dzisiaj w ogóle nie będę musiał ciąć. Więc pod tym względem jest super. Dobra. Dobra. O Jezu, ciężkie to straszliwie. Opukajmy delikatnie. I sprawdźmy, co powie niwelator. Czy w górę, czy w dół. Jak widzicie, w dół. Jakoś niedużo, nie trzeba uważać. Pi razy drzwi. No to tu jest poziom. Do tego punktu trzeba równać. Więc jest git. Jestem mega zadowolony z zakupu tego niwelatora. Polecam każdemu serdecznie. Dobra, i teraz jeszcze kawałek. Widać, ile za dużo nałożyłem. Mogłem sobie przymierzyć wcześniej, ale jak już wsadziłem, to już wsadziłem. Dobra. No już prawie. To też jest metoda pozbywania się materiału. Dobra, zaraz do sznura. Dobra. Dobrze jest. Teraz sprawdźmy piony, poziomy. Tak, jest dobrze. Teraz tak. Tak, tu trzeba trochę poprawić. Dobra. Jest git. Git jest malinka. Teraz tylko ustawić jeszcze raz do sznura. Dobra. Jest. Aktualizacja z placu boju. No, jak widzicie, już zmierzcha. W sensie, no, jeszcze jakiejś tragedii nie ma, ale udało się tutaj wymurować jedną ściankę. Tutaj mamy do zbierania rzeczy. Udało się wymurować drugą ściankę. Tutaj mamy fragment wymurowany. Oraz udało się wymurować to, co tutaj jest w garażu. W sensie to, co jest na zaprawę do wymurowania, tak? Czyli mamy wymurowane i tu schnie sobie. Dodatkowo udało się zacząć murować tutaj. Tutaj nie wiem, czy mówiłem na filmach, miał być słupek wylewany w pustakach wentylacyjnych, ale kierownik zarządził, że mam to wymurować z bloczków, no to kupiłem bloczki. Zostało zaprawy akurat na 3 bloczki, no to 3 wymurowałem. Nie chciało mi się jeszcze rozrabiać więcej zaprawy, żeby tylko wymurować te 3 bloczki. W międzyczasie wpadła teściowa, trochę pozamiatała, więc jest czyściej. No, na dzisiaj to koniec. Bo już trochę późno, więc zaraz temperatura zacznie spadać, a no jednak jest tam, co jest napisane. Jaki jest plan na jutro? Jak się uda, no to wycinamy tutaj murłatę z jednej strony. Tutaj wytniemy tak, żeby zostawić tą szpilkę, więc wytnie tutaj.
To samo z drugiej strony i tak samo. Na zaprawę cementową trzeba osadzić pierwszą warstwę i tutaj analogicznie z tej strony, jak tutaj mamy lukarnę, tak samo, czyli trzeba wyciąć, tu akurat nie ma szpilki, więc trzeba uciąć i wmurować bloczek. Muszę obliczyć, jaka tu jest wysokość, ale z tego co pamiętam, to pierwszy bloczek będzie cały, więc cały bloczek murujemy. Tutaj tak samo będzie trzeba ciach odkręcić, tutaj nie ma co się przejmować, bo jest tutaj zaraz jest szpilka, więc jest zrobione tak, jest tak zrobione, że jest dobrze. O, może tak, więc nie ma co się tym przejmować. Więc tutaj ciach i murujemy. No i co? No i to, i może jak się jutro uda, zależy czy mi się będzie chciało rusztowanie przestawiać czy nie. No to tutaj też, tak? Czyli tutaj na tym portalu też trzeba wymurować pierwszą warstwę z bloczka. Znaczy nie z bloczka, tylko z betonu komórkowego, więc jak się uda, no to jutro też tutaj powalczę. Ale to wszystko zależy od pogody, bo jeżeli będzie plus 5, a na to się zanosi, więc jest szansa, że będzie plus 5, więc jeżeli by było około plus 5, no to wtedy walczę z kominem. Bo o ile murować mogę, to zaprawy kwasoodpornej tej Schneidla, no nieważne, tego kitu, którego używam, nie można stosować, jeżeli temperatura jest poniżej 5 stopni. Więc jeżeli jest poniżej, no to nie można, ale jutro ma być, więc tyle. Jeżeli ktoś się zastanawia jeszcze ile stopni, stoi termometr specjalnie. Jak widzimy, jest cały czas na plusie, więc wszystko jest dobrze. 8 godzin musi być na plusie, więc nie ma z tym problemu. Robi się, schnie. No i chyba tyle. Udało się zrobić to, co planowałem zrobić, nawet więcej, bo tego nie planowałem, a się udało, więc zawsze coś. No sporo tego jest do wymurowania w górę, ale tak sobie kierownik zażyczy, więc tak robię. No i chyba tyle. Dobra, pozdrawiam, hej.